Odczytywanie znaków czasu przez wierzących jest niezmiernie istotne. To umiejętność, która pozwala nam wyczytać z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wydarzenia, które rzucają światło na zbliżający się koniec czasów. Obserwujemy wzrost wojen i konfliktów, narastający poziom zła i niesprawiedliwości na globalnej scenie oraz coraz większe zagrożenia dla naszego środowiska. Wszystko to stanowi tajemnicze znaki, które prowadzą nas ku pochwyceniu kulminacyjnej chwili w historii ludzkości. Ta nieuchronna sekwencja wydarzeń może rozpocząć się w dowolnym momencie, dlatego nasza zdolność do rozumienia tych znaków jest kluczem do przygotowania się na to nieuniknione wydarzenie. W chwili, gdy Chrystus spotkał się ze swymi wiernymi uczniami tuż przed tragicznym aresztowaniem, zapragnęli oni poznać sekret znaków, które oznaczać miały nadejście dni ostatecznych i powrót Jezusa. Chrystus przekazał im przesłanie, które wstrząsnęło ich duszami, jak za dni Noego, takie będą dni ostateczne. Ale co tak naprawdę kryły w sobie owe dni Noego? Były to dni rozpusty i wyuzdania, dni, w których ludzie oddawali się nieokiełznanym pragnieniom i w swobodzie wyrażali swe popędy. W dzisiejszych czasach, obserwując przekazy medialne, filmy, a także zachowania i kulturę współczesnego społeczeństwa, niektórzy wyznawcy proroctw biblijnych są przekonani, że znaki, o których mówił Chrystus, stały się rzeczywistością. Głoszą z przekonaniem, bez cienia wątpliwości, dni Noego, te dni nieokiełznanej niegodziwości, zapowiedziane przez samego Chrystusa 2000 lat temu, już zawitały w naszym świecie. Są wśród nas. Widzimy więc, że współczesne wydarzenia i kultura prowokują nas do refleksji nad słowami Jezusa. Czy jest to tylko przypadkowy zbieg okoliczności, czy też faktycznie jesteśmy świadkami wypełniania się starożytnych proroctw? Pytania te pozostają otwarte, a odpowiedzi ukrywają się w zakamarkach naszych serc, czekając na odkrycie prawdy. Wydarzenia, które rozegrały się w Hiroshimie i Nagasaki w roku 1945, pozostawiły niezatarty ślad w sercach ludzi, zwłaszcza tych wierzących w proroctwa biblijne. W zaledwie kilka godzin po tych tragicznych wydarzeniach zagłębiali się w starożytne słowa Biblii w poszukiwaniu znaków i odpowiedzi. Tam znaleźli fragment, który opisuje, jak ziemia zostanie spalona ogniem i stopi się w żarze. To zdawało się być odpowiedzią na pytanie, jak doszło do tych straszliwych zniszczeń nuklearnych. Wówczas nastał okres nuklearnego wyścigu zbrojeń, a wraz z nim narastała świadomość możliwości globalnej wojny termojądrowej i zagłady atomowej. Te obrazy zniszczenia i rozpaczy stopniowo wpisywały się w interpretację proroctw biblijnych jako naukowe potwierdzenie przepowiedzianej apokalipsy. Było to jak odkrywanie równoległych rzeczywistości. Starożytne proroctwa nabierały nowego sensu w obliczu współczesnych technologicznych zagrożeń. Warto zastanowić się nad tym, jak te wydarzenia przemieniły nasze spojrzenie na przyszłość i jakie pytania stawiamy przed sobą w obliczu potencjalnych katastrof. Czy może to być znak, że powinniśmy bardziej troszczyć się o naszą planetę i dziedzictwo, które zostawiamy przyszłym pokoleniom? Historia i proroctwa mogą rzucać nowe światło na naszą egzystencję, jeśli tylko będziemy gotowi do ich głębszego zrozumienia. Księga Apokalipsy ukazuje nam wizję masowej i gwałtownej zagłady, która w przeszłości wydawała się niemożliwa do zrealizowania za pomocą ówczesnych środków wojennych, takich jak miecze i strzały. Jednak teraz, w erze zaawansowanej technologii, mówimy o możliwościach, które jawią się przed nami. Apokalipsa przewiduje również istnienie pewnego globalnego systemu komunikacji. Przykładem może być opis męczenników w 11 rozdziale Apokalipsy, który mówi, że cały świat będzie świadkiem ich losu. Niektórzy interpretatorzy widzą to jako odniesienie do współczesnych mediów, takich jak CNN,
Global News czy telewizja satelitarna, które docierają do milionów ludzi na całym globie. To, co kiedyś wydawało się nierealne, teraz jawi się jako możliwe, a księga przemawia do nas w coraz bardziej zrozumiały sposób. Jednakże proroctwa Księgi Apokalipsy, czytane dosłownie, wciąż czekają na swoje wypełnienie. Zagrożenia, które mogą spowodować masową zagładę, choć teoretycznie istnieją, nie są jeszcze w pełni widoczne na horyzoncie. To jak przygotowanie scenografii na wielkie przedstawienie, gdzie wszystko jest gotowe, ale czekamy na wystawienie głównego aktu. Proroctwa wymagają uwagi i głębszego zrozumienia, a jednocześnie kierują naszą uwagę na aktualne wydarzenia i sytuacje na świecie. W obliczu współczesnego świata nie można przejść obojętnie obok widocznego trendu, w którym coraz więcej osób odchodzi od tradycyjnych wartości religijnych i zdaje się oddalać od swojej wiary. To zjawisko jest niewątpliwie wyraźne i budzi wiele pytań oraz refleksji zarówno w kręgach duchowych, jak i wśród badaczy społeczeństwa. Pytania, które się pojawiają, dotyczą zarówno przyczyn tego trendu, jak i potencjalnych związków z proroctwami dotyczącymi czasów ostatecznych. Jednym z kluczowych czynników, który można zidentyfikować jako przyczynę odchodzenia od wiary, jest zanik tradycyjnych wartości religijnych w społeczeństwach rozwiniętych. W miarę jak świat staje się coraz bardziej zglobalizowany i sekularyzowany, religijne nauki często tracą na znaczeniu na rzecz naukowych i światopoglądowych wyjaśnień rzeczywistości. Ludzie coraz częściej kwestionują dawne dogmaty i zaczynają poszukiwać własnych odpowiedzi na pytania dotyczące życia, sensu istnienia i moralności. Również wpływ nowoczesności i postępu technologicznego ma ogromne znaczenie w kontekście oddalania się od wiary. W erze internetu i mediów społecznościowych ludzie są wystawieni na różnorodność idei, informacji i światopoglądów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To skutkuje rozprzestrzenianiem się różnych perspektyw i odmiennych sposobów myślenia na temat duchowości i religii. Warto również zwrócić uwagę na rosnący kryzys Ducha Świętego, który przejawia się w moralnym upadku społeczeństw. Narastające wyzwania związane z etyką i moralnością, w tym kwestie związane z rodzajami zachowań i normami społecznymi, wprowadzają zamęt w sferze duchowej. Ludzie coraz częściej buntują się przeciwko tradycyjnym wartościom religijnym, widząc je jako przestarzałe lub nieadekwatne do współczesnego świata. W kontekście czasów ostatecznych, wiele osób zaczyna szukać odniesień do biblijnych proroctw i innych religijnych przepowiedni, które opisują zbliżający się koniec świata. Interpretatorzy Apokalipsy często wskazują na obserwowane zmiany w społeczeństwach jako potencjalne znaki nadchodzącej apokalipsy. Ostrzegają, że coraz bardziej wzrasta zepsucie moralne, a ludzie odrzucają prawa Boże. W miarę jak technologia rozwija się w zastraszającym tempie, nasz świat staje się coraz bardziej skomplikowany i narażony na różne rodzaje zagrożeń, co prowadzi do coraz bardziej apokaliptycznych wizji przyszłości. Ostrzeżenia o tych wyzwaniach coraz częściej wzbudzają niepokój i kontrowersje, szczególnie w kontekście czasów ostatecznych. Terroryzm i terroryści stanowią kolejne wyzwanie dla światowego bezpieczeństwa i pokoju. Ataki terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe czy ataki na cywilów, wywołują strach i chaos na całym świecie. Przerażający potencjał broni masowego rażenia, takiej jak broń biologiczna czy jądrowa, budzi uzasadniony niepokój. W kontekście czasów ostatecznych, takie zagrożenia mogą być postrzegane jako przejaw coraz bardziej niebezpiecznego i niestabilnego świata. Proroctwa biblijne i religijne często stają się źródłem interpretacji obecnych wydarzeń na świecie. Wizje apokalipsy zdają się odnajdywać odbicie w obserwowanych katastrofach ekologicznych i konfliktach zbrojnych.
Interpretatorzy apokalipsy widzą w tych wydarzeniach znaki nadejścia Dnia Sądu, co jeszcze bardziej podsyca obawy i niepewność co do przyszłości. W miarę zbliżania się czasów ostatecznych obserwujemy niepokojące wydarzenia związane z pojawieniem się fałszywych proroków i fałszywych mesjaszy. To zjawisko wydaje się być obecne nie tylko w sferze duchowości, ale także przenika inne aspekty naszego życia. W sferze duchowości fałszywi prorocy i mesjasze wykorzystują współczesne narzędzia komunikacji, takie jak internet i media społecznościowe, aby dotrzeć do szerokiej publiczności. Wykorzystują nasze obawy i troski związane z przyszłością, obiecując zbawienie, objawienia lub wybawienie przed zbliżającymi się katastrofami. Wielu ludzi, zdezorientowanych przez szybki przepływ informacji, poddaje się wpływowi tych oszustów. Jednak zjawisko fałszywych proroków i mesjaszy nie ogranicza się wyłącznie do sfer religijnych. W dziedzinie nauki i teorii spiskowych obserwujemy podobne tendencje. Fałszywe teorie i dezinformacja szerzą się na szeroką skalę, co prowadzi do dezorientacji i niepewności wśród ludzi, którzy poszukują odpowiedzi na pytania o to, co niesie przyszłość. W czasach ostatecznych, gdzie obawy i niepewność są powszechne, zachowanie czujności i krytycznego myślenia jest kluczowe. Ludzie powinni weryfikować źródła informacji, analizować przekazywane treści i szukać rzetelnych dowodów. Zrozumienie, że pojawienie się fałszywych proroków i teorii spiskowych jest coraz bardziej powszechne, pomaga uniknąć wpływu dezinformacji i utrzymanie wiary w wartości, które są prawdziwe i istotne w tych trudnych czasach. To wyzwanie, które obecnie nas otacza, wymaga od nas mądrości i rozwagi, aby wyłonić prawdziwą drogę w czasach ostatecznych. Również naukowy postęp i rozwijająca się technologia odgrywają kluczową rolę w kontekście czasów ostatecznych. To zjawisko jest już obecne i wpływa na wiele aspektów naszego życia, wprowadzając nowe wyzwania i pytania dotyczące przyszłości. W obecnych czasach ostatecznych postęp technologiczny osiągnął poziom, który zdaje się wykraczać poza granice naszej kontroli. Rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji, biotechnologii i zdolności do manipulowania genami, stwarza potencjalne zagrożenia i dylematy moralne. W miarę jak nauka umożliwia osiągnięcie zdumiewających osiągnięć, takie jak edycja genów czy tworzenie autonomicznych maszyn, nasza zdolność do kontrolowania tych technologii staje się coraz mniej pewna. W erze globalnej komunikacji technologia umożliwia przenikanie informacji i wpływ na społeczeństwa na całym świecie. To sprawia, że ludzkość jest bardziej niż kiedykolwiek ze sobą połączona, ale jednocześnie bardziej narażona na wpływ wydarzeń i zjawisk na skalę globalną. W obliczu wyzwań i niepewności, które towarzyszą czasom ostatecznym, jedno pozostaje pewne – potrzeba zaufania i wiary w Boga. To w Nim możemy znaleźć źródło nadziei, mądrości i siły, by stawić czoła przyszłości. Wielu z nas może odczuwać niepokój wobec rozwijającej się technologii, konfliktów czy katastrof ekologicznych, ale właśnie w tych momentach nasza wiara w Boga może stać się naszym przewodnikiem. Warto pamiętać, że choć czas ostateczny może budzić lęki i obawy, to jest również czasem nadziei i możliwości nawrócenia. To okazja do zjednoczenia się w miłości bliźniego, do pomagania potrzebującym i dbania o naszą planetę. Nasza wiara w Boga może nas kierować w dążeniu do dobra, sprawiedliwości i współpracy. W miarę jak przyszłość pozostaje niepewna, nasza wiara może być źródłem pewności i spokoju.